Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Jadwiga Marzec. Sekundy. Był zwykły jesienny dzień. Liście spadające w wolnym tempie dotykały ziemi. Przez konary przedzierały się jeszcze ciepłe promienie słońca. Nina szła nie spiesząc się. Nie podejrzewała, że za chwilę zmienią się jej plany, a ona przeżyje chwilę grozy. Zazwyczaj chodziła szybko, energicznie, nie rozglądając się na boki, skupiona na swoich myślach. Lubiła ciszę i własny, wewnętrzny świat. Znajomi często mieli pretensje, że mija ich nie zauważając. Żartowali, że chodzi z głową w chmurach. Uśmiechała się i wzruszała ramiona. Raczej patrzę pod nogi, żeby w coś nie wdepnąć, odpowiadała. Nie mówiła tego głośno, ale uważała, że mózg to jej najlepszy towarzysz. Powinien pracować, nawet jak nie zarabia. To była jej dewiza. I tak powstały nowe projekty, czasem wiersz. Teraz szła wolno, obserwując ludzi, ulice. Za kilka minut miała mieć spotkanie w przedszkolu. Dlaczego nie przyspieszy kroku? Może to ciśnienie? A może oznaki starości? Szybko jednak odgoniła te myśli. Przeszła przez ulicę i dalej chodnikiem przez pas zieleni, oddzielający dwie jednokierunkowe jezdnie, kierując się do drugiego przejścia. W połowie drogi odwróciła głowę. Prawym pasem mknął z niebywałą prędkością Peugeot. Z bocznej ulicy zaś również z prawej strony włączał się do ruchu drugi samochód. Kierowcy nie reagowali. Zachowywali się tak, jakby się wzajemnie nie widzieli. Zamarła. Świadoma tego, co za chwilę się wydarzy. Nie mogła się ruszyć, cofnąć. Przerażenie wbiło ją w ziemię. Wszystko działo się w błyskawicznym tempie. Głośne łupnięcie i rozpędzony Peugeot uderzył w bok drugiego auta. Siła uderzenia wyrzuciła go na pas zieleni. Kierowca, nie zwalniając, przemknął tuż przed przerażoną Niną. O Boże! Jęknęła, łapiąc oddech. Boże, dziękuję! Wyszeptała, zaciskając lekko załzawy na oczy. Gdybym była o krok bliżej ulicy. Poczuła, że robi się jej słabo. Nie mogła złapać oddechu. Zachwiała się, ale nie upadła. Bardzo powoli przeszła na drugą stronę, kierując się do najbliższej ławki. Nic pani nie jest? Młoda dziewczyna, która była świadkiem wydarzenia, podbiegła do niej. Ale miała pani szczęście, przecież to zaledwie o krok. Cud, że nic się pani nie stało. Teraz nawet na chodniku człowiek nie może się czuć bezpieczny. I proszę zobaczyć, jeden i drugi odjechali, bojąc się policji i mandatu. A to było tak szybko, że nie zdążyłam zapamiętać numerów rejestracyjnych. Rzeczywiście, pozostały tylko głębokie ślady opon na pasie zieleni. Wykrztusiła Nina przez zaciśnięte gardło. Wiem, że miałam szczęście. Uśmiechnęła się blado, kiwając głową. Tak. Odetchnęła głęboko, a po twarzy spłynęły jej łzy. Wielkie szczęście. Powtórzyła, jakby sama nie mogła uwierzyć, że sekundy zadecydowały o jej losie. Mam wodę, jeszcze nie otwartą. Przed chwilą kupiłam, zaproponowała dziewczyna, podając jej piwniczankę. Jest pani bardzo blada. Dziękuję, już dobrze. Chętnie skorzystam. Nina przystała na propozycję i wyciągnęła drżącą rękę po butelkę. Wystraszyłam się. Anioł stróż mnie uratował. Sekunda, może dwie, mogłabym być bliżej przejścia. Żartuje pani, prawda? Dziewczyna uśmiechnęła się. Dzisiaj już nikt nie wierzy w anioły. Nie żartuję. Odpowiedziała i popatrzyła jej prosto w oczy. Dziewczyna mimowolnie odwróciła wzrok. Wierzę nie tylko w anioły, dodała z takim przekonaniem, że młoda kobieta poczuła się nieswojo. Sama mówiłaś, że to cud. Czasem w życiu zdarzają się sytuacje, które trudno jest racjonalnie wytłumaczyć. Westchnęła głośno. Kiedyś, 40 lat temu, powiedziała zamyślona, ale zaraz przerwała. Co ja cię będę zanudzała? Na pewno spieszysz się do szkoły. Nie, zaprzeczyła tamta. Nie spieszę się. Zrobiło jej się głupio, że wcześniej tak zareagowała. Przecież lubi te babcine opowieści. Śmieje się z nich w duchu, chociaż czasem... Lekcję mam dopiero za 2 godziny, dodała. Szłam właśnie do biblioteki, ale
to może poczekać. Opowie pani, co się wtedy wydarzyło? Sama nie rozumiała, dlaczego tak łatwo zrezygnowała ze swoich planów i zamierzała posłuchać jakiejś historii nieznajomej kobiety, w dodatku sprzed 40 lat. Nina zamyśliła się, ale zaraz oprzytomniała i sięgnęła po telefon. Muszę odwołać spotkanie w przedszkolu. Dzisiaj nie jestem w stanie nadążać za dziećmi. Nie potrafiłabym zdystansować się do tego, co miało miejsce przed chwilą. Odkręciła butelkę, pociągnęła duży łyk wody, po czym przyjrzała się badawczo dziewczynie, jakby chciała się upewnić, że młoda z niej nie drwi, i powoli zaczęła mówić. Byliśmy młodym małżeństwem. Zaszłam w ciążę. Za kilka miesięcy miało urodzić się dziecko, a my nie mieliśmy gdzie mieszkać. Dotąd zajmowaliśmy pokój u teściów, ale tylko na okres przejściowy. To było małe, dwupokojowe mieszkanie, a mąż miał jeszcze dwie młodsze siostry. O pozostaniu u nich po urodzeniu dziecka nie mogło być mowy. Chodziliśmy od domu do domu, szukając wolnego pokoju. Pytaliśmy znajomych, a oni pytali swoich znajomych. Byliśmy bardzo zdesperowani i załamani. W wielu domach jednorodzinnych wynajmowano wówczas pokoje nawet małżeństwom, ale tylko bezdzietnym. Nikt nie chciał słuchać płaczu dziecka. Kiedy odwiedzaliśmy domy, właściciele kierowali wzrok na mój brzuch i odmawiali. Nie pomagały prośby i błaganie o litość. Nie mogliśmy wyjechać do moich rodziców, bo tam też nie było warunków i byłby dodatkowy problem ze znalezieniem pracy, szczególnie w mojej sytuacji. Kto przyjąłby kobietę w ciąży? To bardzo smutne, przerwała jej. Nie wyobrażam sobie, co pani wtedy czuła. Nina uśmiechnęła się blado. Jedynym rozwiązaniem był nasz wyjazd do Leska, gdzie mieszkała babcia męża. Miała kamienicę, a w nim jedno wolne mieszkanie. Był jeszcze jeden atut. Instytucje, w których pracowaliśmy, miały w tym mieście swoje biura. Istniała więc możliwość przeniesienia bez konieczności poszukiwania nowych miejsc pracy. Przerażała nas tylko odległość od rodziny, najbliższych, przyjaciół i sama świadomość, że w Bieszczadach trochę inaczej wygląda życie niż u nas na południu. Sytuacja była jednak bez wyjścia i nie pozostawiała nam wyboru. Liczyliśmy, że będzie to okres przejściowy i kiedyś wrócimy. Decyzja była podjęta. Zaczęliśmy już nawet prowadzić rozmowy o zmianie zatrudnienia w swoich zakładach pracy. Za miesiąc mieliśmy się przeprowadzić. Czas płynął i nieubłagalnie zbliżał się termin porodu. Dziewczyna wydawała się coraz bardziej zainteresowana i nie przerywała kobiecie, ciekawa dalszego ciągu. Wtedy z wizytą do moich teściów przyszła niespodziewanie Maria z mężem. Znali się i utrzymywali przyjacielskie kontakty od dawna. To było starsze, bezdzietne małżeństwo. Mieli swój niewielki domek. Wiedzieli o naszych problemach, ale nawet nie prosiliśmy ich o przysługę. Nie chcieliśmy być natarczywi i stawiać ich w niezręcznej sytuacji. Maria oznajmiła wtedy, że chce nam przekazać coś bardzo ważnego. Przyśniła mi się mama i powiedziała, że powinniśmy wam wynająć mieszkanie. Słyszałam to bardzo wyraźnie, podkreśliła. Możecie przeprowadzić się do nas w każdej chwili. Pokój na górze czeka na was. Osłupieliśmy i trudno było nam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jej mąż nie był tym faktem zachwycony, ale Maria uparła się i postawiła na swoim. Wtedy jeszcze nie wiedziała, jak ważna była to decyzja w jej życiu. Nasza radość nie miała granic. A dla nich, a szczególnie dla Marii, nie było to łatwe. Wtedy nie znałam prawdy. Maria bardzo chciała mieć dziecko, niestety nie było jej to dane. Starała się. Kilkakrotnie zachodziła w ciążę i za każdym razem boleśnie przeżywała kolejną stratę. Miała 5 poronień. Słuchanie kwilenia cudzego dziecka, jego płaczu, patrzenie jak rośnie i rozwija się było dla niej, bezdzietnej matki, szczególnie bolesnym przeżyciem. Rana krwawiła, a ona musiała godzić się na swój los. Cierpiała. W rodzinie jej męża jak na złość rodziło się dzieci na potęgę. Kto wie, ile wylała łez i ile nie przespała nocy z tego powodu. Czasem czyjeś szczęście okupione jest bólem kogoś innego. My cieszyliśmy się, a ona, Nina, zawiesiła głos. A dziewczyna spojrzała na nią. Czy to już wszystko?
Rozumiem, że ten sen miał szczególne znaczenie dla pani. Czuła wyraźny niedosyt. Była rozczarowana i miała nadzieję, że to nie koniec opowieści. Ta historia ma dalszy ciąg. Nina jakby czytała w jej myślach. Zamieszkaliśmy u nich i byliśmy szczęśliwi, jakbyśmy złapali Pana Boga za nogi. Mieliśmy do dyspozycji jeden pokój i toaletę, w której z trudem zmieściła się pralka frania. Gotowałam w przedpokoju na trzypalnikowej kuchence gazowej. To były spartańskie warunki, ale jak widać, szczęście wcale nie tkwi w dobrobycie. A człowiek, jeśli musi, przystosuje się do każdych warunków. Urodziłam śliczną, zdrową córeczkę i to było najważniejsze. Z Marią łączyły mnie bardzo dobre, przyjazne stosunki. Lubiłyśmy się. Nigdy nie zbliżyła się do mojego dziecka. Nie wzięła na ręce, nie pogłaskała, ale patrzyła na Kasię życzliwie. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co wtedy czuła i jak bolesne było dla niej każde spotkanie z moją córeczką. Jak bardzo cierpiała, patrząc na nią. Ale to nie zaburzało naszych relacji. Często radziłam się jej w sprawach kulinarnych. Byłam bardzo młoda i o wielu tajnikach kuchennych nie miałam pojęcia. Nina popatrzyła na dziewczynę, która w skupieniu słuchała jej opowieści. Uśmiechnęły się do siebie. Mieszkaliśmy tam czwarty rok. Była sobota, mroźny styczniowy dzień. Jak zazwyczaj w czasach PRL-u kobiety tego dnia zajmowały się pracami porządkowymi. Mąż Marii był w pracy. Maria prała na dole, a ja na górze. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Rozbolała mnie głowa. Musiałam się położyć. W międzyczasie podchodziłam do pralki zmieniać pranie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dręcząca myśl, która nie dawała mi spokoju. Zajrzyj do Marii. Sprawdź, jak się czuję. Idź do Marii. Skupiona na swoim bólu głowy, lekceważyłam tę myśl, ale ona mnie nie odstępowała. Była jak kornik, który wierci uparcie swoją dziurę. Idź sprawdzić, jak się czuje Maria. To było dziwne. Przecież nie jeden raz czułam się źle i czasem coś mnie bolało, ale nigdy nie przychodziła mi do głowy myśl, żeby sprawdzać, jak czuje się Maria. Było to nielogiczne. Nie miałam siły, żeby zejść na parter. Było mi niedobrze, kręciło mi się w głowie. Nasza trzyletnia córeczka bawiła się w kącie w pokoju. Mąż kręcił się w pobliżu, coś majsterkował. W końcu dałam za wygraną i poprosiłam go. Idź sprawdzić, czy pani Maria czuje się dobrze. Może też ją boli głowa. I poszedł? Zdziwiła się dziewczyna. Nina kiwnęła głową. Tak, powiedział dobrze i wyszedł natychmiast, nie ociągając się. Uspokoiłam się nieco, ale on długo nie wracał, a przecież to tylko kilkanaście schodków. Nie słyszałam też rozmowy. Najwyraźniej przeczucie mnie nie myliło. Coś było nie tak. Wystraszona wzięłam córeczkę i powoli zeszłam na dół. To, co zobaczyłam, przeraziło mnie. Maria leżała w korytarzu bez oznak życia. Charczała. Nad nią pochylał się mój mąż, próbując przywrócić jej świadomość. Znalazłem ją w łazience nieprzytomną. Klęczała przewieszona przez wannę z głową w dół, a z kranu lała się woda. Odpływ był zamknięty. Miała już zamoczone włosy. Gdybym przyszedł trochę później, kilka sekund, może minutę, mówił przejęty. Nina przyjrzała się dziewczynie, po czym zaczęła mówić dalej. Nigdy nie zapomnę tego strachu. Bałam się, że ona umiera. Bałam się z nią zostać, dodała cicho. Dziewczyna dotknęła jej ręki. I co było dalej? Zapytała. Błyskawicznie podjęłam decyzję. Biegnę po karetkę, powiedziałam, zostawiając córeczkę, która niczego nie rozumiała, ale wystraszyła się i zaczęła płakać. Mąż wziął ją na ręce, a ja wybiegłam. Pomimo, że czułam się słabo i źle, zmobilizowałam wszystkie siły. Wtedy telefon był luksusem. Miały go tylko jednostki. Do pogotowia było około 2 kilometrów. Wybiegłam tak, jak stałam, w sukience z bosymi nogami w pantoflach. Nie zastanawiałam się, że to środek zimy, mroźny styczeń. Z emocji nie czułam zimna. Biegłam i wrzeszczałam: ratunku, pomocy! Ryczałam, ale na ulicy nie było nikogo. Na świeżym powietrzu poczułam się trochę lepiej. Biegłam i rozglądałam się, czy nie nadjeżdża jakiś samochód. Auta jeździły wtedy rzadko, bo to był pierwszy miesiąc stanu wojennego. W końcu pojawił się maluch z oznaczeniem nauka jazdy. Kierowca, widząc moje rozpaczliwe gesty i mój nieodpowiedni strój, zatrzymał się. Szybko zrelacjonowałam sytuację, prosząc o podwiezienie na pogotowie.
Przesiadaj się, powiedział tylko do kursanta, a sam zajął miejsce za kierownicą. Pomoc została sprowadzona błyskawicznie. Marię zabrało pogotowie na sygnale. Pozostała w szpitalu przez 2 tygodnie. Przyczyną tego zdarzenia był ulatniający się gaz z Junkersa, dlatego ja też czułam się słabo. Wszyscy mogliśmy ulec zaczadzeniu. Jestem pewna, że wtedy uratował nas anioł stróż. Ta myśl, która zmusiła mnie do działania, była czymś niewytłumaczalnym. Nigdy wcześniej ani nigdy później nic takiego się nie zdarzyło. Obie z Marią tego nie rozumiałyśmy. Ale wierzyłyśmy, że to nie był przypadek, a ja miałam poczucie, że chociaż częściowo odpłaciłam się za jej dobre serce. Tylko czy to ja ją uratowałam? Ona przecież też mogła zlekceważyć swój sen, ale tego nie zrobiła, mimo że ta decyzja bardzo dużo ją kosztowała. Nasze zachowanie można by uznać za irracjonalne, a jednak niewiarygodne, wtrąciła zamyślona dziewczyna. Chyba nieprzypadkowo panią spotkałam. Mieszkam tam, wskazała ręką. I zawsze chodzę inną drogą. To nie jest przypadek, powtórzyła. Może dlatego, że przestałam wierzyć w anioły i dobre duchy. Wszystko wydaje mi się takie naciągane, jak łapanie za guzik na widok komuniarza albo horoskopy. Ale teraz nie wiem, może powinnam na nowo uwierzyć? Myśli pani, że po śmierci ludzie stają się aniołami? Nie wiem, tego przecież nikt nie wie. Ale wiara, że tak jest, daje siłę i pozwala pogodzić się z ich odejściem. Przekonanie, że są w pobliżu, wzmacnia moje poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że nie każdy tak odczuwa. Sama też dawno temu czytałam horoskopy i czasem łapałam się za guzik na widok kominiarza, ale to raczej tak dla zabawy. Nina uśmiechnęła się. Ale wiara w istnienie duchów to zupełnie coś innego. Ja mam takie przekonanie, że anioły są i czuwają nad nami. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Z kogo to cytat? Zapytała i mrugnęła porozumiewawczo. Oj, wiadomo, z Mickiewicza. Ale wie pani, to ponad 2 wieki temu, a teraz nasz świat jest zupełnie inny. Kiedyś ludzie chyba bardziej wierzyli w sny, kierowali się przeczuciami. Moja babcia też tak ma. A mnie jakoś to wydaje się nieprawdopodobne. Widzisz, Maria uwierzyła. Ja też. Dziewczyna pokiwała głową. Co za dzień. Prawie jak w filmie Uwierz w ducha. Ciekawe, czy oprócz babci ktoś uwierzy mi w tę opowieść.